Cześć, jestem Sarge i witam Was serdecznie w 80. już odcinku serii Zagrajmy w Mass Effect Andromeda, w którym ruszymy już na eksplorację Kadary. Tutaj czeka nas naprawdę mnóstwo różnych aktywności do wykonania. Cała planeta stoi przede mną otworem, zdatność dopiero na poziomie 4%, więc sporo postępów tutaj w najbliższych odcinkach zrobimy. Zaczniemy od najbliższej okolicy. Jest tu jakieś zadanie do przyjęcia, więc chciałbym to sobie oczywiście rozpocząć i zobaczymy, o co chodzi. Powinien tutaj ktoś być, kto może mi to zadanie zlecić i faktycznie tam jeszcze dalej jakiś przeciwnik, Szemrys. Bez problemu załatwiony. Już go skanowaliśmy swego czasu. A tutaj mamy Saneris, jakąś Asari, z którą mogę pogadać i dowiedzieć się, co ona tutaj porabia. Taking in the view? It's spectacular. These sulfur pools are dumping grounds for bodies. People hide all sorts of evidence out here. No kurde. No w sumie dla jakichś morderców to może być dobre miejsce ukrycia zwłok, bo tutaj wiadomo, że nie możemy do tych jezior podchodzić, bo sami jesteśmy od razu zabijani. And Kadara just keeps getting worse. My name's Saneris. One day there'll be a reckoning for all these murders. I'm trying to collect the evidence and account for the victims. That's just bleeding heart crusader crap. I'd rather collect whatever's on the bodies and make some cash. This is Drexel, a leech. I'd prefer to shoot him, but that would kind of go against the whole grain of my work. These cesspools are scattered everywhere. If you find any bodies in your travels, let me know. Future justice will thank you. Or let me know, and I'll thank you right now. Czyli kolejne zadanie, które zakłada przeskanowanie zwłok, ale przynajmniej teraz mamy pokazane miejscówki, gdzie mogę tych zwłok poszukać. I już jestem na jakimś obszarze, gdzie powinienem to sprawdzić, bo mamy skaner na górze. Powiedzmy, że jeszcze sobie przyjadę nomadem i zobaczymy, gdzie będzie bliżej. Your dad taught you to shoot, you said. The basics. The fancy stuff I got from a Batarian merc who took pity on me. She really was something. Old as the stars, had seen everything. Wish Sid could have met her. To będzie tutaj chyba, co? Dokładnie. This body was dumped here, as Saneris claimed. I have recorded the location and relevant DNA information for any future investigation. Relkor nas w międzyczasie tutaj zaatakował, ale poradziliśmy sobie bez większych problemów. I teraz tak, tam dalej mamy kolejne zwłoki. W sumie trzy miejsca niedaleko stąd, bo tam jeszcze ponad 300 metrów. Skoro jesteśmy tutaj, to już to załatwmy w takim razie. Tylko sam muszę tutaj uważać, żeby się nie zabić w tym miejscu. Dobra. Tego Relkora z daleka może też załatwię. Nie żeby stanowił jakieś zagrożenie, ale możemy sobie z nim poradzić. Jeden nawet się nie ruszył. Dobra, gdzie my tutaj mamy te jakieś zwłoki? Chyba widziałem, tutaj. Another murder victim. I have logged the relevant information. Dobra, i jeszcze chciałbym zobaczyć, bo tutaj gdzieś niedaleko pokazywało mi próbkę roślin, więc też można było zbadać. A to nie chodzi o tą? Flora Heliosa. Roślina o atrakcyjnym wyglądzie, zawierająca dużo wody i substancji odżywczych. Tak, to chodzi o to. Andromeda plant sample detected nearby. Zebraliśmy próbkę, mamy jeszcze datapad. 13. drużyna odzysku Wagabundzi, zapis 23. O Baxterze. Nawet Markus nie mógł go uciszyć. Ciągle tylko mamrocze i wertuje śmieci z wózka. I tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jeden pojemnik. I teraz zastanawiam się, czy pójść dalej tutaj na zachód. Może tak. Co jest jeszcze w najbliższej okolicy? O, tu jest to stare laboratorium doktora Nakamoto. To też swoją drogą wypadałoby zrobić, bo to może być ciekawsze zadanie na pewno.
A na razie wybrać się tam, tylko tędy to ja nie poprzeskakuję tutaj. Zabiję się od razu. Tam w oddali też widać jakieś minerały. Dobra, musimy wrócić się tą samą drogą. A więc spróbujmy. Przy okazji pobiorę tutaj trochę uranu. Nie zaszkodzi. I teraz tak, powróćmy do nomada, żeby szybciej móc się przemieścić. Tutaj mamy kolejny monolit również, to tak przy okazji, jak będziemy ruszać do tego laboratorium doktora Nakamoto. Bo to tam zaraz w pobliżu. No ale tutaj na tą górę tak sobie po prostu nie wejdę, muszę ją jakoś objechać. Będziemy to później sprawdzać, a na razie przejedźmy faktycznie tutaj. I dostaniemy się do tamtych zwłok. Jeśli chodzi o kolejne, no to przy okazji niejako zrobimy to w przyszłości. Damn, that sky is something else. Niebo w ogóle właśnie cała okolica wygląda urokliwie tutaj. Get ready to fight. Dobra, jeszcze kurde mamy kolejnego Relkora. Lubię wykonywać te różne biokombinacje, elektrokombinacje i tak dalej. Super sprawa. Dobra, załatwieni. I teraz tutaj. Zobaczmy, gdzie są te zwłoki. Już musi być gdzieś w najbliższej okolicy. Gdzie tutaj ukryli kogoś? Może bardziej tutaj? No i nie widzę, póki co. Możesz... kurde! Jak to błyskawicznie mnie zabija, odbiera mi całą tarczę. Ledwo tylko tego dotknę i już. Tam mamy. Dobra, skanujemy. No tak, a oczywiście Vetra może sobie, kurczę, stać po kolana. To jest niesprawiedliwe. Wróćmy na spokojnie. Siadamy do nomada i teraz się zastanowić, czy chcę udać się na zachód, czy jednak rozpocząć od wschodniej części. Tutaj teoretycznie, chociaż nie, trudno powiedzieć, którędy będzie wjazd w to miejsce. Wydaje mi się, że od wschodniej części, że pewnie jakoś tu będzie zakręcać. Więc może sobie oznaczę te stare laboratorium doktora Nakamoto. Najpierw to jeszcze skrytka. I tutaj kolejna próbka roślin, więc rzeczywiście, na razie udajmy się na wschód, a później i tak będziemy się kierować częściowo też na północ. Włączmy sobie komputer górniczy. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Może po drodze uda się coś zabrać z tych minerałów. Tutaj akurat nic nie ma w pobliżu, tam wcześniej było. So I ran into Sid the last time we... Shit, she didn't... Was she bothering you? What? No, she just said hi and that she was busy wrangling some connections. Right, yeah. She's investigating opening up more communication between Kadara and us. Like, something above board, official, sanctioned. I'm letting her take the lead. If it doesn't pan out, well, at least you know she tried. She seems happy to be contributing. That's all I can ask for, really. Czasem mam wrażenie, że Vetra może trochę za bardzo nie ufa siostrze. Wiadomo, że no ta ma tą swoją skłonność, żeby pakować się w kłopoty. Ale z drugiej strony tak Vetra od razu z góry zakłada, że no właśnie czegokolwiek by się Sid nie dotknęła, to zaraz będą z tego jakieś problemy. Tymczasem na górze mamy chyba tę skrzynkę, ale przy okazji możemy i tu zajrzeć. Kto wie, może kogoś spotkamy, jakiegoś ocalałego. A nawet jeśli nie, to może coś w terminalach znajdziemy. Obejście zabezpieczeń. Dostęp do piętra. Dobra, czyli teraz będę mógł się jakoś dostać. Najwyraźniej przejście było zablokowane. No i do tego mamy jeszcze oczywiście parę wiadomości, więc możecie sobie poczytać. I teraz tak. Czy ja w tym pomieszczeniu znajdę coś więcej? Wygląda na to, że nie. Tędy wyjdę na zewnątrz, tak? Tutaj mamy normalne schody. No cóż, nie widziałem wcześniej, czy jest tutaj coś zablokowane, więc nie rozpoznam różnicy, co ja takiego zrobiłem, że obszedłem te zabezpieczenia.
No ale grunt, że mamy wszystko odblokowane tutaj, więc będziemy mogli wszystko zabrać i najprawdopodobniej ta skrzynia z zaopatrzeniem jest jeszcze wyżej. Tak, to będzie na tym piętrze, wynika z tego górnego kompasa, czy kompasu. Tutaj oczywiście dane badawcze z Drogi Mlecznej. Wow. Mamy martwego. Been hiding from those outcast bastards for 3 days now. They're pulling out all the stops to get their credits back. Haven't eaten in days. So thirsty. Fuck it. I know it should be filtered, but I'm taking my chances. Water is water. Oh, God. This. Kurde, taką paskudną śmiercią zginął. Po prostu napił się nieprzefiltrowanej wody. Co robi pragnienie z człowiekiem, co? Tutaj jest jeszcze jego chyba właśnie dziennik. No i może znajdziemy coś w pojemniku. Ale to właśnie chodzi o ten, którego szukałem? Tak. Zniknął mi znacznik już. Czyli tym razem nieco mniejszy pojemnik niż to bywa zwykle w przypadku tych skrytek. No i teraz tak, patrzcie, tutaj też jest jakieś zadanie jeszcze. No naprawdę jest tego dużo dookoła. Chociaż jednak na razie kierujmy się tą drogą, co? Żeby też nie podjąć się wszystkiego naraz, a żeby też coś zaliczyć przy okazji. Więc właśnie te stare laboratorium doktora Nakamoto warto będzie sobie zrobić. Tak dla przypomnienia, doktor Ryota Nakamoto poprosił cię o pomoc w wykradzeniu jego przepisu na lekarstwo wykorzystywanego przez Sloan Kelly do produkcji narkotyku o nazwie Zapomnienie. No właśnie, też zawsze staram się wam czytać te opisy zadań przed tym, jak się podejmiemy, no bo co by nie mówić, jest tych zadań naprawdę od groma i zdaję sobie sprawę, że też możecie z czasem zapomnieć, czego jakieś zadanie dotyczy. That construct was reported stolen by both the outcasts and the collective. Hostility likely. Chodzi o to miejsce, czy jak? Rzeczywiście, mamy wrogość. Uwaga. Nawet za wcześnie skorzystałem z nowy snajper kolektywu. W ogóle ten właśnie konflikt między kolektywem a wyrzutkami mnie cały czas ciekawi, jak to się dalej rozwinie. Czy będziemy musieli jakoś, wiecie, stanąć po czyjej stronie, znając tę serię, pewnie tak. Tak więc warto to wszystko obserwować z boku i później w przyszłości ewentualnie podjąć jakąś decyzję. Tu jeszcze mamy jednego snajpera. No i załatwiony. No i widzicie, na takiej jednej wizycie ponad 500 punktów doświadczenia zdobyłem w sumie. I teraz tak, bo ja tutaj coś widziałem do skanowania. Więc można było badać, proszę bardzo. Ekstraktor minerałów wymaga dokładnego przeglądu i kilku napraw. It says here this weapon cache is headed for a specific camp. Sam? With more information, I can determine the source of the transmissions. A kurczę, skrytki z bronią, czyli kolejne zadanie, które nie jest oznaczone na mapie, co? Ilość znajdującego się tu sprzętu sugeruje, że osoba, do której miał trafić, nie jest zainteresowana wyłącznie zapewnieniem sobie bezpieczeństwa. Generator wieloczynnościowy, produkowany i wykorzystywany w Kaleiosie do zasilania rozmaitych systemów i urządzeń. Zniszczenie go spowoduje wyłączenie zasilanych nim urządzeń i przerwie dopływ energii do systemów. Snajper bandytów. Tu jeszcze coś. Łazik. Został ukradziony inicjatywie kilka tygodni temu. Doprowadzono go do opłakanego stanu. Czekajcie, zniszczmy to w takim razie. O ile dam radę. Może wykorzystajmy strzelbę. Tak chyba średnio się da to jednak zniszczyć. To tak naprawdę jest już chyba zniszczone, bo te iskry raczej mają nam o czymś mówić. Więc dobra. No ale tak czy siak już nic tu więcej nie zrobię. Może dlatego właśnie już wymaga kilku napraw ten ekstraktor, bo właśnie został ten generator zniszczony. No ale okej, tutaj będzie wszystko. Niejako przy okazji
Zgarnęliśmy sobie proste mini zadanie. Więc będziemy teraz jechać tam. Wracamy do Nomada i kierujmy się tą drogą. Czy mi się właśnie postać zacięła? No, brakowało, co? Jeszcze przed chwilą dostałem jakieś dodatkowe punkty doświadczenia, albo to była wcześniejsza informacja, nie wiem. W każdym razie punkty się na pewno przydadzą, jeśli faktycznie je dostałem. Nice scent, Vetra. What is that? Jal needed solder, so he traded for this homemade lotion. I feel softer than any Turian should. Okej. Tymczasem tutaj mamy to laboratorium już. Dr. Nakamoto's lab. He did say it was heavily armed. Dlatego absolutnie nie dziwi mnie to, że muszę tutaj zawalczyć. Było to jak najbardziej do przewidzenia. Następny najeźdźca wyrzutków. Mamy znowu snajpera. Przeładowuj szybciej. Całkiem szybko się przeładowuje broń. Super. No dobra, jeszcze atakują, spokojnie. Przywołać sobie jeszcze tutaj naszego porzuconego. Będzie atakował dodatkowo. Dobra. Oj, sporo was tutaj jest. Czy to wszyscy? No nie sądzę. Strzelba jest naprawdę dobra na bliski dystans, ale też trzeba być celnym, bo łatwo można nie trafić i zmarnować cenny strzał. Tutaj chyba jeszcze są. Oj, sporo to będziemy otwierać. Ale mam nadzieję, że będzie warto. A nie, jednak tutaj nikogo nie ma. Dobra, to ja najpierw jednak wyczyszczę okolice, bo tam mamy jakąś Asari. Pewnie będę musiał z nią porozmawiać. Niespodzianka. Jeszcze jeden tutaj. Rewelacja. Teraz zabierz przepis. No dobra, czyli teraz się właśnie tam udamy. Mam nadzieję, że ponownie nie będę musiał dłużej tego otwierać, chociaż możliwe jest to jak najbardziej. Ale zaraz się przekonamy. Pytanie, czy tutaj mnie coś powinno interesować? Amunicję można uzupełnić i mamy coś chyba do skanowania. Oczywiście, że tak. Do tego pojemnik. I to chyba wszystko tutaj. No dobra, skoro tak, to wejdźmy do środka. No i niestety znowu muszę się zabrać za otwarcie, chociaż teraz mi się wydaje, że jest mimo wszystko odrobinę szybciej. Don't hurt me. No i okej, pogadajmy z tą Asari. Please, don't shoot. I'm unarmed. I'm not here to hurt you, doctor. Ferenth. Dr. Arena Ferenth. I only want the Oblivion formula. Then I'll be on my way. Ryota sent you, didn't he? With a sob story about Sloan misusing his medical breakthrough. Something like that. Oblivion wasn't his breakthrough, it was ours. Okej, już widzę komplikacje. Kto inny, to co innego mówi. Is everyone on this planet a lying asshole? We always meant Oblivion to be a highly addictive drug. That it has medicinal value was a coincidence. Jasny gwint. Then why did Dr. Nakamoto quit the outcasts? Ryota didn't quit. He was fired. Pushed Sloan for a bigger cut. You've had what, one conversation with him? I've known Ryota for years. Everything he does for credits. But you're different. I place survival above credits. Give Ryota the formula, and I'm as good as dead. Sloan will see to that. No kurde, ale czemu mamy teraz... Znaczy, na jakiej podstawie mam uwierzyć albo jej, albo Ryocie w takim razie, bo to jest słowo przeciwko słowu. I've seen Sloane's outfit. Not a lot of doctors. You're too valuable to kill. She'll see it as cooperating with the enemy. Loyalty's more important to Sloane than brains. Nie wiem, dla mnie to też trochę tak wygląda, jakby ona za wszelką cenę próbowała się bronić. Myślę, że zgarniemy przepis, a może gra jeszcze da mi możliwość wyboru, czy mam ostatecznie ten przepis przekazać doktorowi Nakamoto. Też bym chciał z nim pogadać. You're lying about Dr. Nakamoto to keep the formula.
You willing to bet my life on that? Yep. Okay. Fuck you. Ten uśmieszek Ridera to było do niego wręcz niepodobne. No cóż, mam nadzieję, że nie będę tego żałować, co? Znowu trzeba uzupełnić slumsy. Popraw też dawkowanie. Kolejna dwójka nam zmarła. To, żeby zabrać ten przepis, no to za tym na pewno przemawia to, żeby ten narkotyk tutaj nie funkcjonował dłużej. Żeby właśnie kolejni ludzie nie umierali w wyniku tego. These plants produce the bacteria used in Oblivion. So anyone with access could make Oblivion? No, it's a complicated process. The outcasts were only successful because they had Dr. Nakamoto's formula and instructions. Czyli właśnie bez instrukcji nie będą w stanie tego produkować, teoretycznie. To chyba wszystko w tym miejscu. No i właśnie, gdybyśmy teraz wrócili do Nakamoto, to byśmy mogli poznać jego punkt widzenia, co teraz nam będzie starał się przekazać. Jak tutaj wygląda sytuacja? Powiem wam, że jeszcze zajrzałbym tutaj. Skoro jesteśmy blisko monolitu, to warto by było to sprawdzić. A później może faktycznie wrócimy jeszcze do doktora Nakamoto i pogadamy z nim, bo jestem sam właśnie ciekaw, co on na to wszystko powie. Jak się wytłumaczy. Bo też nam, kurczę, nakłamał niestety. Dobra, teraz żeby tutaj nigdzie nie spaść, ale tutaj muszę przejechać tędy. Someone standing taller. You think so? What happened on the Asari Ark has to sting, but honestly, you seem better for it. If you lost anything back there, it was probably something you didn't need. Aktywujemy sobie ten monolit. Tradycyjnie trzeba będzie wykonać pewnie to szyfrowanie. Będę musiał też poszukać tutaj ewentualnie tych glifów, zapewne. Tak, oczywiście odchodzą w różne strony. No, standardowo. Tak więc rozejrzyjmy się. Najpierw pierwszy glif jest po tej stronie. Glif przestrzegania. Co ciekawe, informacje w tym glifie są zakodowane tak, aby wyzwalały konkretne reakcje emocjonalne za sprawą obrazów i dźwięków, choć skutki mogą być odmienne u różnych gatunków. U ludzi wywołują reakcje związane z poczuciem honoru, poświęceniem lub poczuciem obowiązku w zakresie wykonania ważnego zadania. Tutaj całkiem nieźle ukryty pojemnik. Dobra, kolejny glif tutaj. Glif prawdopodobnie uległ uszkodzeniu, lecz po bliższej analizie rzeczone uszkodzenie okazuje się funkcją wymaganą przez same pliki. Dane opisują zapadający się układ za pomocą doświadczeń empirycznych, a nie prostego odczytu plików. Jeszcze jeden powinien być po tej stronie. Albo tutaj. Dobra, czyli muszę wejść na górę. Zabieramy trochę litu. I teraz tam się wspiąć jakoś. Dane badawcze porzuconych. Przeskoczmy tutaj. I tu na końcu powinniśmy móc zeskanować. Tak jest, mamy to. Should be enough glyphs. Materiał i dane przewodnie w tym glifie odpowiadają naszym odkryciom dotyczącym pierwiastka 0, lecz odpowiadają znacznie szerszemu stopniu poznania. Wśród zrozumiałych słów znaleziono fundament i obfitość. Dobra, to ja tradycyjnie rozwiążę teraz tę zagadkę i wam pokażę, jak to rozwiązanie wygląda. No i dobrze, a więc zatwierdzamy kombinację. Gotowe. Interface successful, Pathfinder. One down, two to go. Dobra, skoro zadziałało, to teoretycznie możemy wracać tutaj. Mamy aktywną stację przesyłową, więc zróbmy to. Porozmawiamy z doktorkiem Nakamoto. Tak sobie zastanawiam się, że może prawdę na temat tego też, co mówiła tamta Asari,
moglibyśmy poznać w tych terminalach, znaczy tamtym terminalu, który odczytywałem. Tylko że ja tego nie przeczytałem i wtedy właśnie mógłbym wiedzieć, czy jej mogę uwierzyć, czy nie. A tak to troszkę tutaj tyle na chybił trafił, co bardziej właśnie sugerując się tym, co do tej pory się dowiedzieliśmy. No to też zdecydowałem się podjąć taką, a nie inną decyzję. Ale jako, że wam pokazywałem te wpisy, to wy pewnie widzieliście. Ja to sobie później nadrobię poza nagraniem. Czy faktycznie było tam coś napisane. A na razie zobaczmy, co powie dr Nakamoto. Znowu będzie problem, że z nim pogadać. Muszę poczekać, aż się trochę odwróci. Bo teraz nie jestem w stanie w ogóle do niego zagadać, tak samo jak było wcześniej. No i co? Nic z tego nie będzie? Naprawdę, coś takiego twórcy zdecydowanie powinni naprawić, ale niestety już się kolejnych patchów nie spodziewamy. Więcej patchy nie będzie, już tak twórcy potwierdzili. Nie do singla. Kurde, przez chwilę była możliwość, żeby z nim pogadać, no ale to dosłownie na ułamek sekundy. No i co ja mam zrobić? No pogadaj ze mną, stary, jestem tu. Wreszcie. Good news, doctor. Got your formula. You have no idea what this means to me. No i właśnie, nawiążmy do tego, co dr Farrant powiedziała. One of your old co-workers, dr Farrant, claimed she helped you create Oblivion. That it was always meant to be a drug. That's a lie. Arena's not even a doctor. Figured as much. You've only shown yourself to be a decent man. Thank you, Pathfinder. I won't forget this. No dobra. Tak mi się wydaje, że to jest dobra decyzja, to co ja teraz zrobiłem, że nie uwierzyłem tej Asari, a jeszcze właśnie sobie... Oj! Yep, still hurts. Muszę uważać. Jeszcze sobie nadrobię, właśnie poza nagraniem, te wpisy, które tam spotkaliśmy i zobaczymy, czy było tam coś napisane. Ale porównując właśnie dr Nakamoto z dr Farrant, no to jednak ona robi dużo gorsze wrażenie. Jakoś tak wiecie. Czasem tak jest, że widzimy człowieka, w tym przypadku Asari, i już czujemy, czy można temu komuś zaufać bardziej, czy mniej. Dobra, to jeszcze udajmy się w takim razie w tę stronę. Mamy kolejną próbkę roślin i właśnie rozpoczęcie jakiegoś zadania, więc chciałbym to zobaczyć. In all your time with the Asari, did you ever meet an Ardat Yakshi? Not that I know of. Always wondered about our sniper Tethys, though. Tutaj będę musiał przejechać pod górę, ale z tym problemu raczej nie będzie. Dobra. A więc to tutaj. I gdzie jest to zadanie? Chyba tutaj muszę wejść do tego miejsca. Ale po kolei, najpierw jeszcze roślinka. Andromeda plant sample detected nearby. Będzie tutaj z tyłu, tak? Czy to chodziło jednak o to? W sumie to ja teraz jestem daleko. Jednak w tę stronę powinienem się udać. Tutaj. Roślina zawiera dużo białek, ale jej twarde włókna i grube korzenie wymagają długiego gotowania. Dobra, jeszcze tylko cztery rośliny do zebrania, cztery próbki. Tymczasem wejdźmy tam i dowiedzmy się, o co chodzi. Najpewniej kogoś tutaj spotkamy, zaraz się przekonamy jeszcze. Genocide is the intentional destruction of a given population. Deeper extrapolation on the matter is ongoing. Greetings. Error. That interaction is not understood. Report logged. More information is required. Who put this data pad here? Dziwnie się zachowują. Behaviors or characteristics that violate. Wasn't here yesterday or the day before. Things keep changing. What's happening here? Who are you? Is this your data pad? Are you one of them?
O co im chodzi? Who are you afraid of? Who is them? Whoever's behind all this. Everyone's acting crazy, spouting all that nonsense. I can't remember how it started. I'm not even sure how I got here. What do you mean? Nobody's in their right mind. And there are these people, others. They showed up and they left this data pad. What did these people want? If I knew, I wouldn't be asking you. I heard one of them say, we left the data pad behind. I'm fine now. I'm sorry to trouble you. It was nothing. Be seeing you. Trzeba będzie to zbadać w takim razie. Tutaj mamy ten datapad. Kruganie i Asari nie wykazują objawów zaburzeń układu nerwowego. Ich wzorce zostały przyjęte. Salarianie natomiast wykazują oznaki pewnego oporu z okresowymi odstępstwami od przypisanych wzorców. Będziemy musieli dokonać poprawek z uwzględnieniem fizjologii Salarian. Okej, mamy kot jeszcze. To dlatego on jeszcze był zdatny do pogadania, a tutaj z pozostałymi nie za bardzo mogliśmy porozmawiać. Przeskanuj osoby. I'm detecting unusual neural activity in this person. An outside signal is interfering with their brain pattern. What can we do for them? Nothing immediate, though if you scan others, I may be able to locate the source of the signal. They exhibit unusual brain activity. An outside signal is affecting their thought process. Further scans are required. This person shows signs of the same outside interference. I have now traced the source of the signal, marking the nav point on your map. I wydaje się, że to jest nawet bliziutko tutaj już. Dokładnie, to jest ten obszar. To zobaczymy. Może jak źródło sygnału zlokalizujemy, to będzie można im pomóc. Zobaczymy. Za chwilę się przekonamy. To będzie tam, w tym kolejnym budynku. Okej, to wyglądało dziwnie. Myślałem, że go ładnie rozjadę, ale... Nic mu się tak naprawdę prawie, że nie stało. No i okej, to będzie tutaj faktycznie. Co wy tu kurde robicie z nimi? Czekajcie, może najpierw zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Tylko też jest tego sporo. Patrzcie, od człowieka iluzji! Musimy zawsze pamiętać, kiedy ktoś mówi nam nie, znaczy to, że jesteśmy na dobrej drodze. Ograniczone umysły bez wyobraźni nie mogą przeszkadzać geniuszom. Nigdy nie zapomnijmy, że go wystraszyliśmy. Pomimo bezpośredniego rozkazu Mirandy Lawson, kontynuowaliście nieautoryzowane badania nad układem nerwowym. Mamy już bardzo obiecujące metody kontroli umysłów dużych grup ludzi. Badania w obranym przez was kierunku są niepotrzebne, przestajemy korzystać z waszych usług, a wasze stanowisko w Cerberusie zostaje zlikwidowane ze skutkiem natychmiastowym. No proszę, kolejne nawiązanie. W ogóle bodajże w poprzednim odcinku zwróciliście uwagę na to, że mogliśmy porozmawiać z siostrą Konrada Wernera, która też się zachowywała zresztą dość dziwnie. Tak więc na Kadarze mamy tych nawiązań więcej, też o tym wspominaliście. Najpotężniejszym istniejącym komputerem pozostaje biologiczny mózg. Potencjalne zastosowania. Kiedy zrealizujemy marzenie o żyjącej sieci neuronowej, możliwości będą oszałamiające. Ewolucja ukształtowała umysł każdego gatunku w wyjątkowy sposób, zapewniając podstawowy program, któremu sztuczna inteligencja powstająca od zera nigdy nie mogła dorównać. Patrzcie. Możliwości umysłowe Krogan wyewoluowały w kierunku wojny i podboju. Salarianie zaś przystosowali się do złożonych rozmyślań naukowych. Cóż można by osiągnąć, łącząc milion umysłów Asari? Miejsce eksperymentu. Znaleźliśmy idealne miejsce na eksperymenty na żywych obiektach. Pustkowia Kadary dają nienadzorowany dostęp do nieświadomych niczego obiektów badawczych, bez ograniczeń prawnych i etycznych. Daliśmy się przepędzić na to terytorium i przemyciliśmy sprzęt. A to dranie, kurde. Wykorzystują to, że nie będą za to ścigani. Analizator sieci neuronowej. Maszyna pozwala na szczegółową analizę i badanie aktywności mózgowej. Ta maszyna dokonuje konwersji danych komputerowych do postaci sygnałów elektromagnetycznych, które można nadawać. Sorry, ale musimy was powstrzymać.
What the hell are you doing to those people out there? It's an experiment. Physically, no harm has come to them. They're fine. You're doing all this on purpose? Are you insane? We've been called worse back home. We used to work for an organization called Cerberus. Until our boss decided he'd rather spend money on truly crazy ideas like bringing back people from the dead. Project Lazarus. Pure voodoo. But in Andromeda, we're our own masters. And what you saw out there, it's the birth of something amazing. A biological network. A host of minds all linked together. Connected. We're harnessing the power of consciousness to create a new kind of supercomputer. I jeszcze nawiązanie do projektu Łazarz, o który zresztą możemy chyba tutaj jeszcze zapytać. Nie, o ten eksperyment. Ale zapytajmy właśnie o Cerberusa, organizację nam doskonale znaną z trylogii. What is Cerberus about? Purity. We think humanity should chart its own course, free of alien laws or the morality designed to hold us back. Our boss was straying from the path, lost his focus. He and that Lawson woman were recruiting all the wrong people, friends in low places. Andromeda is a chance for a do-over. Humanity should call the shots here. The rest can follow our lead. What exactly is this experiment doing to those people out there? The right energy focused at the right frequency can entrain a person's consciousness. The mind is ultimately just electromagnetic patterns. You mean mind control? Those people were banished. They're criminals. They were using their minds to make trouble anyway. We thought we'd make better use. And now, by linking them together, they're like a living computer, but working at the speed of thought. Similar to the computer you've got in your head. What are you doing on Kadara? The Badlands is a perfect place to do the work that needs to be done. Must be done. Against all these new threats in Andromeda, it's vital we find an edge for humanity. Ale nie takie środki. Enough of this. Sam? I've located the control for the signal. It will shut the experiment down. We can't stop you, but those people depend on the signal now. Their minds need it to function. Leave them be. Jeszcze kurde chce na nas wywrzeć presję. What? I've heard enough. Jeszcze chce na nas wywrzeć presję, sugerując, że coś się może im stać. Kurde. Zmieniamy to urządzenie do kontrolowania umysłów. How do we shut this experiment down, Sam? I can tune the signal against the scientists as punishment, freeing the people. The victims will likely suffer complications as a result. Or I can alter the nature of the signal to ease the victim's predicament and lock the system from further changes. Or I could just walk away and do nothing. Nie no, nie będę karać tych naukowców, chociaż z drugiej strony wiadomo, że oni mogą próbować dalej, ale też nie będziemy tacy. Spróbujmy tą trzecią opcję tutaj wybrać. Change the signal. Try to make things easier on those people. You ruined it! Those people are no good to us now. Glad I could help. Now go back and crawl under the rock you came from. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że nie będą próbowali czegoś równie okropnego. No bo kurde, nie można w ten sposób wykorzystywać to, że jesteśmy pośrodku niczego, gdzie nie panuje żadne prawo. I tylko dlatego narażać te różne gatunki. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście zrobili w tej sytuacji. Mieliśmy trzy możliwości. Jestem ciekaw waszego punktu widzenia. A na razie w tym odcinku to by było wszystko. Całkiem ciekawy questik za nami. Zobaczymy, co Kadara zaoferuje nam jeszcze w następnych materiałach. Cześć!